jedynym źródłem szczęścia jest miłość. Żeby to rozumieć, to trzeba wiedzieć, co to jest miłość. Czyli, żeby siebie dać, trzeba się posiadać, co jest zupełnie oczywiste dla mężczyzn, nie trzeba tego tłumaczyć. I tu jesteśmy już w temacie. Człowiek ma siebie posiąść, ma sobą władać, ma swoje działania podporządkować rozumowi i woli. Po pierwsze rozeznać, co jest dobre dla niego, dla otoczenia też, a potem umieć to wypełnić. Chrześcijaństwo zna tylko jedno powołanie. Jest tylko jedno powołanie w chrześcijaństwie. I to jest powołanie do miłości. Chrześcijanie nie znają innego powołania. Jedno, jedyne powołanie mężczyzny, kobiety, dziecka, młodego człowieka, dojrzałego człowieka, starca. Jedno, jedyne powołanie to jest powołanie do miłości. Dlaczego, skoro ja wiem, co to jest miłość? Każdemu jestem w stanie wyłożyć, o co chodzi w życiu, o co chodzi w życiu z Bogiem, o co chodzi w byciu w Kościele. To dlaczego mnie tak trudno czynić miłość? I słuchajcie, kiedy się nad tym zastanawiałem, to kolejny raz uderzył mi taki fragment, który mnie całkiem niedawno uderzył. Gdzieś otworzyłem na adoracji, otworzyłem to słowo, otworzyłem ten hymn o miłości, przeczytałem go i uderzył mnie jeden werset. Uderzył mnie werset 11. Hymn o miłości to jest pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział. Cały 13 rozdział. Uderzył mnie 11 werset. I tam czytamy. Kiedy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, myślałem jak dziecko, rozumiałem jak dziecko. Gdy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce. Znamy to? Bo wiesz, co jest genialnego w słowie, które daje Bóg? Genialne jest to, że ono sprawia to, co oznacza. Więc jak Bóg coś do ciebie mówi, to to w tobie robi. Jeśli tylko powiesz tak, to to słowo w tobie wydaje owoc. Ono po prostu zmienia twoje życie.